Witam cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o frankowych ugodach, niemoralnych propozycjach, jakie padają ze strony banków. Jak to się ładnie mówi, konsumenci nie gęsi, swoje prawa mają, a teraz nawet znają i idą do sądów no i wygrywają z bankami w kwestii kredytów frankowych, więc nie ma się co dziwić, że skoro wygrywają, to teraz banki dopiero zaczynają proponować ugody i te ugody to... To no, niemoralna propozycja, mówiąc wprost. A dlaczego? Bo proponują coś, co jest przede wszystkim korzystne dla nich. Bardzo często kredytobiorca, który decyduje się podpisać ugodę, nie jest informowany o tym, z czego rezygnuje, czyli i czego może dochodzić w e, sądzie i co może w tym e, sądzie uzyskać. Czy wiesz, jakie są założenia ugód, które wymyślili bankowcy? Nie? No to już. Po pierwsze, trzymać umowę przy życiu, żeby móc dalej zarabiać na odsetkach. Po drugie, wstawienia do umowy nowego ryzyka stopy procentowej, aby móc zarabiać wyższe odsetki niż na kredycie frankowym. Po trzecie, eliminacja z umowy ryzyka walutowego i idącego za nim tego, że wraz ze wzrostem kursu waluty rośnie dług klienta i to pomimo spłaty rat. Po czwarte, eliminacja wzajemnych roszczeń na przyszłość, czyli bank zyskuje czystą sytuację, klient nie może go później pozwać. No i po piąte, oczywiście optymalizacja podatkowa, ale to głównie dotyczy banku, bo jeżeli chodzi o kredytobiorców, to... Tutaj kwestie podatkowe są dosyć jednoznaczne. Najczęściej w przypadku zawarcia ugody klient będzie zwolniony z konieczności opłacenia podatku od umorzenia długu, tudzież rekalkulacji kredytu. I to jest pięć podstawowych założeń. A teraz przejdźmy do tego, jakby to mogło wyglądać w praktyce. Mamy ten przykład kredytu o tych samych parametrach, które jest w filmie o odwalutowaniu i nieważności i wyliczeniach roszczeń. Zatem mamy sytuację taką, że bank wypłacił w 2008 roku 200 tysięcy, kredytobiorca do tej pory spłacił 227, 000, czyli ma Nadwyżki kapitałowej 27 tysięcy złotych, a dług według banku to jest obecnie 60 tysięcy franków, co się przekłada na blisko 300 tysięcy złotych, czyli pomimo 14 lat spłaty, dług wzrósł o 100 tysięcy. Wiemy już, jak wygląda stan bazowy. No więc, jak może wyglądać propozycja ugodowa banku? No, spójrzmy. Przypominam, chodzi o to, żeby zmienić dług frankowy w złotówkowy i pokazać korzyść dla klienta tak? czyli redukcję salda zadłużenia i o ile w naszym przypadku mamy sytuację taką, że obecne saldo wyjściowe to prawie 300 tysięcy złotych więc bank może zaproponować przeliczenie tych franków po atrakcyjniejszym kursie, czyli kurs ostatniej raty to 4,89 proponowany kurs przewalutowania bardzo atrakcyjny 3,89. No, wspaniale, wspaniale. Brać, brać, promocja tylko do piątku. No, ale w związku z taką promocją okaże się, że nasza rata, która obecnie wynosi 1655 zł, wzrośnie do 2300 prawie. Jak to możliwe? No, bardzo proste, bo zamiast ujemnego Liboru Pojawia się dodatni VIBOR. Dziś VIBOR to jest 7%, a 7% plus marża i marże bierzemy tutaj na przykład albo sumowy, albo z według, według koncepcji szefa KNF-u. Tutaj w przypadku tego kredytu zaciągniętego w lipcu 2008 roku byłaby to marża na poziomie 1,72%. Przy wyborze 7 oprocentowanie jest 8%, a to oznacza, że rata wynosi, wzrasta z 1600 na 2300. No tak, skoro dług został zredukowany, no to cieszmy się i płaćmy dalej te nowe, wyższe raty. Prawda? Super sprawa. Zawierając ugodę z bankiem na tych warunkach, Zapłacisz łącznie mu 441 tysięcy złotych. Gdybyś tego nie zrobił, do końca mowy zapłaciłbyś 317 tysięcy złotych, czyli o 123 tysiące złotych mniej. Piękna ugoda, prawda? Brać, 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 wrączki całować, no? Ale, no to już jest po prostu, no słabe, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na kwestię tego, co możemy uzyskać w sądzie. No w przypadku nieważności, no to mamy nadwyżkę kapitałową na poziomie 133 tysięcy złotych, a w przypadku odwalutowania mamy nadpłatę. I to po od, e, odzyskaniu nadpłaty zasądzonej nam przez sąd całkowicie spłacamy kredyt, i zostaje nam jeszcze 67 tysięcy złotych górki. Zwróciłbym uwagę e, Twoją na jedną rzecz, a mianowicie coś takiego, że to, co banki zawsze proponują, to jest przewalutowanie tego długu, więc możesz niejako targować się jak na tureckim bazarze. Jest sweterek i pytasz się, jaka cena? 100 euro. Panie, 100 euro, do widzenia. No jak to? A ile pan da? 15. Nie, no dobra, za, za 20 ci oddam, nie? No i tak to jest. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te kursy, to możemy się targować. I możemy na przykład zaproponować bankowi kurs w średni NBP z dnia zawarcia ugody. Czyli tutaj to widzimy, że to by było 2 złote. No to jeżeli zrobimy 2 złote, to co się okazuje? Że nasz dług, Maleje do poziomu 121 tysięcy złotych nasza rata faktycznie maleje do, yy, w stosunku do tej, którą płacimy obecnie, czyli z 1600 na nie spełnia 1200. No i tutaj możemy się już powiedzmy sobie bardziej zastanawiać. Natomiast jeżeli spojrzymy sumarycznie, no to widzimy, że dzięki ugodzie zapłacimy. O 91 tysięcy złotych mniej niż gdybyśmy tej ugody nie zawarli z bankiem, więc tutaj może się coś takiego pojawić. Natomiast, no, według mnie możemy tutaj wpisać inny kurs, a mianowicie 5 groszy za franka. Ktoś może pomyśleć, że nas zwariował, upadł na głowę. Nie. Te 5 złotych, 5 groszy, przepraszam, za franka, to po prostu kurs, który wyliczony jest w bardzo prosty sposób. Czyli mamy odwalutowany dług i nadpłatę przeznaczamy na przedterminową spłatę kapitału. I co wtedy robimy? Dzielimy to, co nam zostało przez aktualny dług we franku i widzimy, jakie to jest przewalutowanie. I zobaczmy, jakby to wyglądało. I 0,0540 jest. Nasz dług zmalałby do 3000 zł. Nasza ratka zmalałaby do poziomu 32 zł z obecnych 1600, czyli hm. No, tutaj ja bym się raczej nie zastanawiał, tylko bym wziął taką ugodę. Natomiast nie sądzę, żeby bank był skory coś takiego Zaproponować. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla wielu osób podpisanie ugody z bankiem może być atrakcyjnym rozwiązaniem. Przygotowywałem wiele tego typu symulacji ugodowych w oparciu o propozycje, jakie bank składał na etapie przedprocesowym, jak i procesowym, i to przed wyrokiem pierwszej instancji, jak i przed wyrokiem drugiej instancji. No, w przypadku naj, największych banków tam specjalnie negocjacji nie ma, natomiast w przypadku y, innych banków faktycznie kredytobiorcy decydowali się na te ugody, ponieważ kurs dnia zawarcia umowy wynosił około 2 zł, a bank proponował przewalutowanie po kursie 1,20 za franka bieżącego salda zadłużenia. Gdybyśmy tutaj spróbowali y, zrobić taki scenariusz, proszę bardzo, wpisujemy... Że to będzie złoty 20, zł. i co się okazuje, że mamy 80 tysięcy kapitału do zwrotu. I to może być jakaś atrakcyjna opcja. Jeżeli masz dodatkowe jeszcze 70 tysięcy złotych, to możesz zamknąć całkowicie taki kredyt i żegnasz się z tym bankiem. Nie bujesz się w procesach, które mogą trwać wiele lat. A masz sprawę po prostu załatwioną. Jeżeli chodzi o ugody, tego typu scenariusze ugodowe, symulacje, mogę przygotować złącznie z wyliczeniem roszczeń, ale jeżeli jesteś na etapie takim, że dostałeś po prostu propozycję ugodową z banku, również mogę coś takiego dla ciebie przygotować i będziesz mógł sobie porównać opcje, jakie masz i możesz uzyskać. W przypadku zamówienia wyliczenia roszczeń również będziesz mógł tam uwzględnić wydatki jakie poniesiesz na prawnika. Tymczasem zachęcam cię do obejrzenia e, strony www.frankowicz.info ukośnik ugoda, gdzie opisuje jak można sformułować alternatywną propozycję dla e, tego co proponuje nam bank w ramach e, swojej standardowej Propozycji ugodowej i zwracam też uwagę na to, że niektóre banki zmieniają swoje propozycje ugodowe w zależności od tego, na jakim etapie relacji są z klientem. No i to by było tyle na tę chwilę. To mówiłem ja, Zenon Frankster z serwisu Frankowicz Info, kredytobiorca, który pozwał bank i analityk, który wspiera innych kredytobiorców i prawników w wyliczeniach roszczeń symulacjach ugodowych i prognozach procesowych